Witam Państwa na kanale stanisławgrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o neokatechumenacie i jest to reakcja na jeden z maili. Mail może do końca miły nie jest, ale podziałał na mnie twórczo, znaczy inspirująco, może nie twórczo. Przeczytam pierw ten mail, chociaż nie cały nadaje się do czytania. O neokate, jak znowu nic. Czy neokate jest chronione? Pisałem maile i co? I nic, chyba że mail zły. O neokate ani słowa. Boicie się neokate? Dlaczego wiadomości o neokate są cenzurowane? Ja uważam, że to w kościele katolickim i to niezłe. Neokate rozwala kościół katolicki i to jak? Trochę informacji. Kim jest Kiko, kim jest Carmen, kim są katechiści, dlaczego są nieomylni, co to za sekta. Rozwalacie zielonoświątkowców, odnowę w Duchu Świętym, a neokatechumenat? Sześć znaków zapytania. Jaki strach? Wiem, że JP2 ich promował, ale on też namianował samych krasnoludków na biskupów. Sam, tu pominę. O neokate, proszę. Wiem, że to nie koncert życzeń, panie rektorze. Proszę mi odpowiedzieć, czy jesteś pan nieodpowiednią osobą i nie dostąpisz pan zaszczytu dowiedzenia się o katechistach Kiko Karmej, spadaj pan na drzewo. Wtedy odpuszczę i opublikuję Krajski speniał. Zresztą, kto to obejrzy? Jestem małym żuczkiem, moi małym. Jak mi pan odpowiesz, nie wiem nic o Neo, spadaj pan na drzewo. Znaczy, że pan się boisz i to jak? Neokate, co to? Pięć znaków zapytania. Kto za tym stoi? Jakie krasnoludki za tym stoją? Zaznaczam, że dużo o tym wiem. Miałem to w domu kilka lat. Mój brat w to wlazł, już nie jest moim bratem. To jego wybór. Braci ma się we wspólnocie. Słowa jego żony Neo. Pozdrawiam i czekam na info. Zastanowiłem się, czy po tym mailu, czy ja robiłem programy na temat neokatechumenatu. Wpisałem wyszukiwarkę wewnętrzną w kanale. No to specjalnego programu na ten temat nie było. Natomiast no, wielokrotnie go negatywnie wspominałem. Natomiast pytanie, dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy można bać się neokatechumenatu? No to prawda, zgadzam się, można się bać. Znam dwa przypadki. Swoje losy opowiadał ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga i długo w swoich wystąpieniach telewizyjnych nie mówił, jak to się stało, że musiał opuścić Kazachstan. Wreszcie powiedział, że no w pewnym momencie w Kazachstanie pojawił się neokatechumenat. I on na to zareagował jak normalny biskup katolicki właściwie. Znaczy nakazał im chodzić w niedzielę na msze parafialne i nakazał im, żeby zaczęli chodzić na rekolekcje organizowane przez diecezję. No i skutek był taki, że po pewnym czasie pojawili się różni wysłannicy, różni kardynałowie, i mu zaproponowali, żeby podał się do dymisji. I on się pokonsultował z różnymi dobrze poinformowanymi w kościele osobami, i one stwierdziły, że niech lepiej poda się do dymisji, bo zaczną go niszczyć, zaczną mu przypinać różne łatki, i tak nie utrzyma się na swoim stanowisku. Drugi przypadek to był przypadek znajomego, który razem ze mną ściśle współpracował z Radio Maryja, aż do pewnego momentu. Ten moment był taki, że on miał wystąpienie w jakiejś salce kościelnej, w jakiejś parafii. Tam zobaczył insygnia neokatechumenatu, wiszącą sutannę, i do kieszeni tej sutanny włożył jedną z trzech książek, które wyszły po polsku, krytykujących neokatechumenat i ukazujących, no, co to jest. No i efekt był taki, że Radio Maryja natychmiast zerwało z nim wszelkie kontakty i nie miał tam wstępu.
Można przypuszczać, że no poszła skarga z neokatechumenatu do ojca Rydzyka i on stwierdził, że lepiej poświęcić jednego człowieka, niż narażać się na kłopoty ze strony neokatechumenatu. Wszędzie mają swoich ludzi. No i teraz drugie pytanie, dlaczego ja nie robiłem programów o neokatechumenacie? No właśnie, ten mail mnie zainspirował, że no trzeba będzie robić. Znaczy, co tu można osiągnąć przez takie programy? No, można osiągnąć jedno, że może się kogoś uodporni. Uodporni w taki sposób, że jak się zetknie z neokatechumenatem, no to do niego nie wstąpi. Jak można się zetknąć z neokatechumenatem? Przedstawiciele neokatechumenatu zgłaszają się do proboszczów i proponują misję dla parafian. Znałem takiego warszawskiego proboszcza, który no niewiele co wiedział o neokatechumenacie, w zasadzie nic nie wiedział. Ucieszył, prawda? Ucieszył się. Zrobili tę misję w parafii. No i później on mnie zaprosił tam z wykładem do siebie i mi się skarżył, że wyjęli mu z parafii wszystkich aktywnych, całą radę parafialną, prawda? I teraz tych ludzi w parafii nie ma. Oni gdzieś tam w piwnicy się spotykają, ale tylko na spotkaniach neokatechumenatu. I napisałem taką książkę Rozpad polskiego kościoła, geneza upadku, gdzie omówiłem wszystkie jakby czynniki, które powodowały od 1945, a nawet wcześniej, no bo w okupacji zginęło masę dobrych kapłanów, w ogóle zginęło wielu kapłanów. I wśród tych czynników jest w tej książce punkt o kościele równoległym, czyli neokatechumenacie. I dzisiaj do tej książki się odwołam, gdzieś kiedyś w następnych programach będę to drążył. I tak, czytamy w tej mojej książce. Prawda o neokatechumenacie jako organizacji działającej na szkodę wiary i kościoła została przedstawiona w kilku obszernych książkach dostępnych również w Polsce. A mianowicie Enrico Zoffoli, czy droga neokatechumenatu jest prawowierna, wydawnictwo Antyk, 264 strony. Elio Marighetto, tajemnice drogi neokatechumenalnej, wydawnictwo Antyk, stron 252. Oraz ksiądz Edward Skotnicki, Neokatechumenat, szansa czy zagrożenie dla Kościoła, ze znakiem zapytania, wydawnictwo Petrus, stron 198. Ta ostatnia, czytam dalej swoją książkę, jest autorstwa jednego z kieleckich proboszczów, który wcześniej przez wiele lat był opiekunem grup neokatechumenalnych. Jego książka jest dostępna bezpłatnie w internecie, w postaci pliku PDF. O, tutaj się w tym momencie zatrzymam. Dlaczego nie robiłem programu? Wrócę jeszcze do tego pytania. Dlaczego nie robiłem programu o neokatechumenacie? Raz, że bardzo dużo programów robię na zamówienie widzów. Piszą do mnie, dzwonią, spotykam ich gdzieś. No i nikt nigdy mnie nie prosił o to, żebym zrobił program neokatechumenacie. Drugie, że no, neokatechumenat ma taką z ich punktu widzenia bardzo dobrą taktykę, że oni się nie wychylają. Prawda? Jeżeli wokół odnowy w Duchu Świętym wciąż jakieś afery, wciąż gdzieś się pojawiają, robią szum, całe wspólnoty opuszczają kościół, to z neokatechumenatem nie ma takiego problemu. Oni działają po cichu, ludzi wciągają w swoje wspólnoty, oni tam znikają jak w jakiejś czarnej dziurze, no bo latami są przygotowywani do pracy misyjnej, przygotowywani i przygotowywani i wciąż są przygotowywani. No to w tej zasadzie ludzi się wyciąga z kościoła i neutralizuje.
I nigdy ich wspólnoty nie opuszczają kościoła. Dlaczego? No bo one nie są w kościele, one są w równoległym kościele, prawda? Od kiedy jeszcze im pozwolono, również w Polsce, to prymas Glemp się tutaj zasłużył, w cudzysłowie zasłużył. Zrobili taki show, prawda? Spotkanie neokatechumenatu na stadionie, zaprosili prymasa, zaprosili biskupów i w trakcie tego spotkania jakiś przedstawiciel neokatechumenatu powiedział: kto chce z was zostać kapłanem, wystąpi. Wystąpiło tam masę młodych mężczyzn, no i prymas im pozwolił na założenie seminarium i założyli własne seminarium. Część zajęć mieli, nie wiem jak to jest teraz, część zajęć mieli w tym swoim seminarium, na część zajęć przyjeżdżali do warszawskiego seminarium. Ja ich widziałem, jak pracowałem jeszcze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo oni rano przyjeżdżali specjalnym autokarem odpowiednio oznaczonym. No i wiem, że tam okoliczni mieszkańcy byli zgorszeni, bo oni obchodzą sobotę, prawda? Więc, a w niedzielę to sobie klerycy grali w piłkę. Ale wracam do tej książki. Do tych książek, do tej swojej książki pod tytułem Rozpad polskiego kościoła, geneza upadku. Do tych książek Państwa odsyłam, a tutaj tylko przybliżę problem. Oto co czytamy na temat neokatechumenatu w Wikipedii pod hasłem Droga neokatechumenalna. Cytuję. Droga neokatechumenalna lub neokatechumenat, katolicka fundacja dóbr duchowych, której statutowym celem jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu Soboru Watykańskiego II poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Wtajemniczenie to opiera się na tak zwanym trójnogu chrześcijańskim: Słowo Boże, liturgia, wspólnota. I zobaczmy, że już w tej krótkiej charakterystyce z Wikipedii jest pewna sprzeczność, bo tutaj jest taka słowna deklaracja, że działają w duchu Soboru Watykańskiego II, ale nawet z tego ducha Soboru Watykańskiego II tam nie ma nic w tym neokatechumenacie, tak jak nie ma nic z całej tradycji kościelnej. I nawet bym stwierdził, że nie ma nic, albo niewiele z pierwotnego kościoła. Także stwierdzenie, że poprzez odnowa życia parafialnego, że to jest cel neokatechumenatu, no to jest całkowicie nieprawdziwe, mówiąc delikatnie. No bo oni budują wspólnoty. Być może, że w parafiach, tylko one parafialne nie są i z parafią nie mają żadnych relacji. Tutaj takie skojarzenie. W swoim czasie byłem prorektorem, w swoim czasie, to znaczy na początku lat 90., byłem prorektorem takiej szkoły założonej przez zmartwychwstańców w Warszawie, o nazwie Szkoła Liderów Katolickich, i mieliśmy zajęcia w tych pomieszczeniach przy parafii. Tam są, to jest Dolna, Chełmska. Tam jest dużo takich pomieszczeń, i była salka, gdzie taka duża sala, z której myśmy też korzystali, ale były momenty, że korzystał neokatechumenat i tam myśmy nie mieli wstępu. No i teraz co tam się działo? Znaczy, po pierwsze, jak wychodzili stamtąd, no to pozostawało po nich dużo chleba i butelek po winie Sofia, prawda? Bo oni, tak podejrzewam, ja tylko podejrzewam, odprawiali sobie tę mszę w taki sposób, że siedzieli przy stole, jedli chleb i pili wino w dużych ilościach, prawda? Zresztą o tym bodajże pisze w swojej książce ksiądz Tomasz Jochemczyk, a na pewno opowiadał w swoich programach i tutaj też na moim kanale o tym opowiadał, że był w wielu seminariach, z których uciekał, i był w takim seminarium na południu Włoch, które zostało opanowane przez neokatechumenat. I tam właśnie wszyscy siedzieli i tak jak na ostatniej wieczerzy
jedli chleb i pili wino z takich wielkich pucharów. Ksiądz Jochemczyk tego nie chciał robić. I po prostu stamtąd uciekł. I tu w tej książce piszę swojej, tej piszę tak. Zauważmy, że następujące słowa cytowane tu już w tej książce biskupa Czai, odnoszące się do odnowy w Duchu Świętym, można odnieść równie dobrze do neokatechumenatu. Kwestionuje bądź lekceważy 2000 lat chrześcijańskiej refleksji filozoficznej i teologicznej nad tajemnicą Boga, człowieka i świata. Znaczy kwestionuje tradycję, kwestionuje doktorów Kościoła. Jaki należy stąd wyciągnąć wniosek? Już w samych początkach mamy to do czynienia z pewną nieprawdą i pewną manipulacją. Słowa o promowaniu odnowy życia parafialnego w duchu Soboru Watykańskiego II to są wyraźnie puste deklaracje, których nikt z neokatechumenatu i nigdy nie zamierza spełniać. Dodajmy, że kolejną nieprawdę znajdujemy w słowach na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła, ponieważ nikt dziś nie może z całą pewnością stwierdzić, jak ten katechumenat naprawdę wygląda. Gdybyśmy nawet założyli, że neokatechumenat zna ten wzór i działa dokładnie według niego, to i tak byłoby to pozbawione logiki, sensu, a przede wszystkim mądrości, której efektem jest dobro w perspektywie wiary, duchowości i moralności. Neokatechumenat przyjmuje z gruntu błędne założenie, że wszystko to, co miało miejsce w pierwotnym kościele, przekonania, procedury i działania, jest najlepsze, lepsze od tego, co działo się później w kościele przez 2000 lat. Dodatkowo kwestionuje urząd nauczycielski Kościoła, czyli kwestionuje w ten sposób naukę samego Chrystusa, wagę tradycji i autorytety wielkich świętych i doktorów Kościoła. Neokatechumenat kwestionował i kwestionuje w teorii i w praktyce słowa Chrystusa: kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Łukasz 10:16. I słowa: zaprawdę powiadam wam, wszystko co zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Mateusz 18:18. Głosi tym samym wręcz bardzo wyraźnie i jednoznacznie, choć nie wprost, że wszystko to co było przez te 2000 lat jest złe i należy to odrzucić. Prawda, którą poznajemy śledząc historię Kościoła, jest taka, że duchowo i moralnie on wzrastał, uczył się na swoich błędach, nabywał mądrości i doświadczenia. Potwierdzali to kolejni papieże i potwierdzały to kolejne sobory. Wspólnoty chrześcijańskie w pierwszych wiekach były jeszcze ponadto zanurzone w tradycji żydowskiej, która w wielu momentach nie przystawała do tego, co niósł za sobą Nowy Testament. W kolejnych wiekach Kościół odrywał się od tej tradycji i tworzył swoją chrystusową. Neokatechumenat, odwołując się do tego, co miało dziać się w pierwszych wiekach Kościoła, przeniósł więc na przykład niedzielną mszę świętą na sobotę. W Wikipedii możemy przeczytać pod hasłem Szabat w judaizmie siódmy ostatni dzień tygodnia, będący według kalendarza żydowskiego dniem wypoczynku, jest dniem świątecznym, stanowi pamiątkę cyklu stworzenia świata oraz wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu, trwa od zachodu słońca w piątek do prawie godziny po zachodzie słońca w sobotni wieczór. Patrzę, co tu jeszcze stąd można przeczytać. A właśnie, kiedyś miałem wykład na temat akcji katolickiej jako autor zatwierdzonej przez Kościół książki Akcja Katolicka – Ostatnia szansa dla Polski. Mówiłem w tym wykładzie, no, że wszystkie wspólnoty parafialne powinny, jak Akcja Katolicka powstanie, no, podporządkowywać się jej, bo ona ma właśnie integrować całą parafię i działać w służbie parafii. Na to wstali wściekli ci z neokatechumenatu. Powiedzieli nie, nie i jeszcze raz nie, my nie będziemy współdziałać z Akcją Katolicką. A później podszedł do mnie lider po wykładzie i powiedział: niedługo nas będzie więcej niż was. Prawda? To takie skojarzenie. W ramach wspólnot neokatechumenalnych często pojawiają się zachowania właściwe tylko dla sekty.
No właśnie, bo tu podaję przykład. Znałem taką siedmioosobową rodzinę. Całe lata w neokatechumenacie pracowali w Gazecie Wyborczej, to im nie przeszkadzało. Znaczy, znałem ich, bo razem studiowaliśmy, razem pracowaliśmy. W pewnym momencie zaczęto budować to seminarium duchowne neokatechumenatu na Pradze, potrzeba było pieniędzy i przyszedł jakiś tam katechista i on wygłosił, to przed Bożym Narodzeniem było, w pierwszych dniach grudnia, i on wygłosił takie kazanie, powiedzmy, nazwijmy to kazanie, na temat tego wielbłąda. Prędzej wielbłądowi uda się przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. I no, mówił o tym przywiązaniu do pieniądza, które zamyka nam drogę do nieba. A wreszcie zakończył to swoje wystąpienie, że no właśnie wszyscy dostaliście pensję, macie dużo pieniędzy, chcielibyście pewnie wydać je na konsumpcję, na święta. A dajcie dowód, że bardziej jesteście, ważniejszy jest dla was Bóg, a nie pieniądze, i oddajcie wszystkie pieniądze, jakie macie przy sobie, na budowę seminarium neokatechumenatu. No i oddali, ten z siedmioosobowej rodziny też oddał, i później wrócił do żony. Żona mówi, gdzie pensja, bo akurat wtedy ona jeszcze, znaczy akurat nie pracowała w tej Gazecie Wyborczej, bo się rodziło kolejne dziecko. I on powiedział, no pieniądze oddałem na neokatechumenat. I chyba nawet nie miała dużych pretensji. Pamiętam, tam bywały też takie sprawy, że on chodził wciąż na te różne spotkania neokatechumenatu, bo był tam liderem. I pamiętam taką sytuację, że grypa dopadła całą rodzinę i te siedmioro dzieci, łącznie z tą żoną, leżały pokotem, jak Łazarz, a męża w domu nie było, nie miał się kto nimi zająć, bo miał ważniejsze sprawy w neokatechumenacie. Dalej czytamy w tej mojej książce. Członkowie neokatechumenatu, gdy ktoś się zetknie z głoszonymi przez nich prawdami wiary, jest zgorszony, uznając je za herezję, mają jeden argument. Jan Paweł II uznał naszą teologię. Jak to było naprawdę, opisuje to w swojej książce ksiądz Edward Skotnicki. Moje uwagi do kateches neokatechumenalnych, jak sądzę, są bardzo wyważone. Staram się możliwie najbardziej obiektywnie przedstawić treść wszystkich kateches przygotowujących do powstania wspólnoty neokatechumenalnej i gdy zachodzi potrzeba, wypowiadam swoje zastrzeżenia, opierając się na konkretnych wypowiedziach założycieli neokatechumenatu. Poruszane przeze mnie tematy i zgłaszane zarzuty znajdują swoje potwierdzenie również w książce Enrico Zoffoli. Oznacza to, że korzystamy z tych samych źródeł. Analiza porównawcza wypowiedzi Kiko z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II prowadzi autora do wniosku, że Ojciec Święty jest o drodze neokatechumenalnej poinformowany tylko częściowo, gdyż nie zna ich założeń dogmatycznych. Nie jest bowiem możliwym, aby je akceptował, skoro są w tak wielu sprawach rażąco przeciwstawne do nauki Kościoła, klarownie głoszonej przez obecnego papieża. To pisał ksiądz Skotnicki, jak jeszcze Jan Paweł II żył. Autor, jak pisze ksiądz biskup Kraszewski w słowie wstępnym, porównuje punkt po punkcie naukę Kościoła katolickiego, znaczy autor, czyli ksiądz Skotnicki, przedstawioną w wypowiedziach najwyższego autorytetu katolickiego Ojca Świętego Jana Pawła II ze słowami założyciela drogi Kiko Arguello. Bilans ogólny jest negatywny w stosunku do neokatechumenatu. Rozumiem doskonale autora tej książki, który miał odwagę przeciwstawić się niemalże obowiązującym poglądom, że neokatechumenat jest bez zastrzeżeń akceptowany i popierany przez Stolicę Apostolską. Autor pisze we wstępie: celem tej pracy jest udzielenie odpowiedzi jak najbardziej udokumentowanej wszystkim neokatechumenom i ich sympatykom, którzy moim oskarżeniom o herezję przeciwstawiają fakt, że jak oni powiadają, papież wie wszystko, papież jest z nimi, papież potwierdził ich charyzmat, papież ich błogosławił i po wielokroć zachęcał do działania na polu liturgii, duszpasterstwa, pracy wewnętrznej. Tym samym argumentem posłużyli się główni odpowiedzialni katechiści w rozprawie ze mną,
zarzucając mi łamanie, to cały czas cytuję tego księdza, zarzucając mi łamanie jedności Kościoła i występowanie przeciwko papieżowi. Byłbym szczęśliwy, gdyby Ojciec Święty bliżej poznał naukę neokatechumenatu, żywiąc nadzieję, że natychmiast przywołałby twórców neokatechumenatu do podporządkowania się prawowitej nauce magisterium Kościoła. Kiko oczywiście jest świadom, że odstępuje od praktyki Kościoła, jak pisze ksiądz Zofoli. Nie podziela przecież magisterium Jana Pawła II. Charakterystyczne, nie mówiąc o tradycji, charakterystyczne dla Kiko i Carmen jest pouczenie: tego ludziom nie powinniście mówić. Dotyczy to zwłaszcza kateches o sakramencie pojednania i Eucharystii. Sakrament pokuty, jak dowodzi ksiądz Zofoli, zostaje radykalnie zakwestionowany przez następujące założenia. Pierwsze. Grzech w zasadzie nie jest możliwy, gdyż Bóg nie może być przez człowieka obrażony. Człowiek zaś nie może popełnić grzechu, gdyż nie może on czynić dobrze i nie ma w tym jego winy. Czyli czysty protestantyzm. Drugie. Kapłaństwo spowiednika nie odróżnia go od kapłaństwa wszystkich ochrzczonych. Łączy się to z odrzuceniem kościoła hierarchicznego, obdarzonego przecież władzą odpuszczania grzechów. Tu jedna uwaga na marginesie. Nie wiem, jak się zgadzają w parafiach i zgadzają się kapłani. Czasami jest tak, że w wspólnocie neokatechumenatu posługuje ksiądz, który sam nie jest w neokatechumenacie. I oni mają tam te swoje modlitwy, nabożeństwa, mszę świętą i tak dalej. I co chwila wyrzucają tego księdza za drzwi i on czeka, aż go poproszą, prawda? I bo nie może uczestniczyć, bo nie jest w neokatechumenacie. I jak pracowałem w tej szkole liderów katolickich i myśmy mieli zajęcia w innych salach, a nie w tej dużej, no to bardzo często jak wychodziłem na korytarz, to ksiądz w szatach liturgicznych krążył po korytarzu i czekał, aż go poprosił. Wracam do tej książki. Do tego trzeba dodać kłopoty Kiko i Carmen z rozgrzeszeniem, które wydaje się zbędne, skoro Chrystus odpuścił nam grzechy. Jako anachronizm Kiko uważa spowiedź z pobożności. Kiko napomina katechistów, żeby ludziom o tym nie mówili, by nie stwarzać im problemów. Tymczasem mówi o sakramencie pokuty takie rzeczy, że ksiądz Zofoli uznaje to za szczyt mistyfikacji i absurdu. Pewne jest, że to podejście niekatolickie i nieduszpasterskie. Kiko na przykład mówi: na nic się zda żadne gadanie, na próżno mówić, poświęćcie się, bądźcie życzliwi, kochajcie. A jeśli ktoś tego spróbuje, zrobi się z niego największy faryzeusz, ponieważ będzie to wszystko robił dla swojej osobistej doskonałości. Perfekcjonizm, moralizatorstwo, religijność naturalna, to znaczy pogańska. To największe zarzuty Kiko pod adresem wiernych, którzy dążą do doskonałości chrześcijańskiej. Wymagania w kościele Kiko odpowiada: chrześcijaństwo nie wymaga niczego od nikogo, obdarowuje wszystkich. Dalej ksiądz Skotnicki stwierdza, przedstawiając naukę Kiko Eucharystii i zestawiając jej poglądy z nauczaniem papieża, ksiądz Zofolli pisze: Jan Paweł II na pewno by zapłakał. Jan Paweł II uczy, że Eucharystia jest ofiarą w najwyższym tego słowa znaczeniu. Ofiarą samego Chrystusa na krzyżu, mocą której przyjmujemy samego Chrystusa, całego Chrystusa, Boga i człowieka. Jan Paweł II uczy, ofiara składana w Eucharystii nie jest w rzeczywistości zwyczajną ofiarą chwały. Jest to ofiara ekspiacyjna, czyli przebłagalna, jak ją określił Sobór Trydencki, ponieważ w niej odnawia się sama ofiara krzyża, w której Chrystus zadośćuczynił za wszystkich i wysłużył przebaczenie wszystkim ludziom. Twórcy neokatechumenatu uczą zupełnie inaczej. W Eucharystii nie ma żadnej ofiary. Uważają za błąd widzieć w niej Kalwarię. Natomiast według nich jest to ofiara chwały. Tylko naucza, że człowiek, ponieważ nie obraża Boga, nie jest też zobowiązany do żadnej pokuty i żadnego zadośćuczynienia będącego duszą ofiary, którą Kiko logicznie odrzuca. Gdy się zaprzeczy, jakoby grzech był obrazą Boga, nie ma sensu mówić o przebłagalnym odkupieniu. W tej książce czytamy też. Kiko oświadcza: wielkie niebezpieczeństwo dla wspólnot tkwi w tym, że księża je mordują, nawet niechcący. Na tej drodze wspólnota będzie miała odpowiedzialnego świeckiego. W ten sposób kapłan, a według Kiko presbiter,
staje się parawanem prawowierności, a o wszystkim decydują odpowiedzialni świeccy i ostatecznie Kiko i Carmen. Tymi wspólnotami kierujemy my w imieniu biskupów. Niestety, zauważa ksiądz Zoffoli, główny katechista drogi uważa za opętanego przez demona każdego, kto się nie zgadza z jego wykładem narzuconym z góry i niepodlegającym dyskusji. W tej sytuacji obecność kapłana we wspólnocie nie stanowi żadnej gwarancji prawowierności. Będzie tolerowany, jak długo będzie cicho siedział. Jeśli podniesie sprzeciw, czeka go zarzut, że nie robi drogi, nie rozumie charyzmatu i że jeszcze się nie nawrócił. Dla Kiko istnieje tylko Kościół duchowy. W polskim wydaniu książki Zoffoli znajdujemy wstęp autorstwa biskupa Kraszewskiego, który, jak pisze ksiądz Skotnicki, wylicza w nim najważniejsze błędy neokatechumenatu. Kościół katolicki nie jest konieczny do zbawienia, hierarchia Kościoła nie ma żadnego znaczenia, tylko Biblia samodzielnie, niezależnie wyjaśnia, zawiera prawdziwą naukę. Ksiądz Skotnicki przytacza też konkluzję biskupa Kraszewskiego. Jest to więc odnowiony luteranizm, dodajmy w dodatku zjudaizowany. Znaczy chyba więcej judaizm niż luteranizm. Pisze też, ksiądz Zoffoli przedstawia nauczanie głosicieli neokatechumenatu jako heretyckie. Przed Soborem Watykańskim II wystarczyło jedno niepoprawne zdanie, by je nazwać herezją. Cóż dopiero mówić o całym kompleksie odstępstw od prawowiernej nauki, jak to ma miejsce w katechezach neokatechumenalnych. W trosce o dobro Kościoła warto zajrzeć do Seminarium Redemptoris Mater, seminaria duchowne prowadzone przez neokatechumenat. Ksiądz Zoffoli pisze na ten temat. Trudno jest przewidzieć następstwo katastrofalne dla powierzenia świętego misterium uczniom Kiko, którzy coraz bardziej wypełniają jego seminaria duchowne i otrzymują formację na podstawie jego teologii. Aby roznieść to zło wróżebne przesłanie na cały świat, zdecydowani propagować rzekome odnowienie w wierze i obyczajach fałszywie przypisywane Soborowi Watykańskiemu II. Wywoła to niewątpliwie poważny zamęt w sumieniach, jeden z najgroźniejszych, jakie zapisały się w historii chrześcijaństwa. Tyle na dzisiaj wystarczy, bo tutaj jeszcze by trochę potrwało, gdybym cytował swoją własną książkę. Patrzę na zegar, ten program już ma powyżej pół godziny. Także no, będę wracał do tego tematu. Trzeba wracać, trzeba przestrzegać przed neokatechumenatem. Ci, co tam wpadli w jego pułapki, to prawdopodobnie bardzo trudno im pomóc. Natomiast no, można wielu ludzi uchronić przed tym, żeby no, nie poszli do tego neokatechumenatu, żeby unikali go jak diabła. Dziękuję bardzo.